Jest nam bardzo przykro, że już 10 lat mija od tego tragicznego wydarzenia, którym było ścięcie krzyża i zniszczenie pomnika poświęconego porucznikowi Damkowi, i do tej pory się te sprawy nie zakończyły. I spotkało nas już, można powiedzieć, setki rozpraw, na których czujemy się, że jesteśmy specjalnie tłamczeni i nie możemy się zajmować sprawami historycznymi, które są do wyjaśnienia. Historia Gryfa Pomorskiego nie ma należytego miejsca w historii Polski i w historii Pomorza. Upominamy się o to, upowszechniamy tę wiedzę, ale zwracamy się do władz państwowych i do Instytutu Pamięci Narodowej o pomoc, gdyż wiele jest opracowań naukowych jeszcze stworzonych przez historyków z okresu PRL-u, nieprawdziwych, kłamliwych ocen tej naprawdę bardzo patriotycznej, narodowo-katolickiej organizacji. To jest skandal, że do tej pory tej wiedzy nie ma i na bazie tej braku wiedzy ktoś mógł się targnąć na pomnik i na krzyż poświęcony założycielowi, dowódcy Gryfa, porucznikowi Józefowi Dąbkowi. Dziękuję bardzo.